Witam Was serdecznie z tej strony Tomasz i będziemy dzisiaj omawiać wzmacniacz oporowy. Jest to element, który nam dopasowywuje sygnał ze źródła do potrzeb wzmacniacza mocy. Wzmacniacz oporowy cechuje się pewnym wzmocnieniem i innymi parametrami, którymi właśnie w tym filmie się zajmiemy. Jeżeli liczby zespolone przyprawiają Was o gęsią skórkę, to zaoszczędzicie swój czas, jeżeli wyłączycie film w tym momencie. Będzie dość dużo wzorów. Ale żeby zrozumieć jak działa wasz wzmacniacz lampowy i co można poprawić, trzeba przebrnąć przez to obliczenia, żeby potem nie głosić teorii np. o dodatkowej pojemności w zasilaczu, bo basu mało. Stopień wzmocnienia wstępnego. Gdy poznaliśmy już definicję Bela, współczynnika wzmocnienia i tak dalej, możemy ze swobodą poruszać się w zagadnieniach dotyczących wzmacniacza wstępnego. Jego zadaniem jest przy jak najmniejszej liczbie stopni wzmacniających i jak największym współczynniku wzmocnienia wysterować lampy końcowe. Dlatego też stosuje się tutaj lampy o możliwie największym współczynniku amplifikacji i możliwie najmniejszych zniekształceniach. W zależności od zastosowanej lampy możemy uzyskać wzmocnienie napięciowe od 10 do 60 razy. Oczywiście sama lampa to nie wszystko. Ważne jest napięcie zasilania, elementy pasywne i ich dobór. Analiza harmonicznych wymaga podania na wejście sygnału z znizoidalnego i metodą rachunków zespolonych określa się równanie charakterystyki częstotliwościowo-fazowej. O co chodzi? O wyznaczenie współczynnika wzmocnienia lub wzmocnienia względnego dla określonych częstotliwości zdolnego i górnego zakresu pasma słyszalnego. Ale sygnał muzyczny to nie tylko sygnały wolno zmieniające się, są tam także sygnały impulsowe, czyli na wejście wzmacniacza przechodzi nagły skok napięcia. Tutaj trzeba niestety korzystać z równań całkowo różniczkowych i praw Kirchhoffa w obwodach równoważnych, żeby otrzymać wyrażenie charakterystyki przejściowej i zniekształceń przejściowych. Ale budowanie matroskiego wzmacniacza i wykonywania mnóstwo obliczeń może zniechęcić adepta sztuki elektronicznej. Jest dużo prostsza metoda dająca zadowalające efekty, którą już pokazałem w filmie o przezmacniaczu gramofonowym. Pan Aleksander Witort uprościł opis stopnia oporowego do podania informacji, że sygnał wyjściowy nie powinien mieć więcej jak 10V przy napięciu na anodzie 250 V, żeby nie przekroczyć zniekształceń 10%. Zaleca też stosowanie ujemnego sprzężenia zwrotnego na oporniku w katodzie lampy. Żeby jeszcze zwiększyć wzmocnienie, można zbocznikować ten rezystor kondensatorem odpowiedniej pojemności. W kwestii kondensatorów sprzęgających wypowiadałem się już wiele razy, więc myślę, że tego powtarzać już nie trzeba. Dlaczego taki stopień nazywamy oporowym? Spadek napięcia na oporniku w obwodzie anodowym lampy w układzie ze wspólną katodą tworzy nam wzmocnienie. Stopień wejściowy powinien więc dopasować nam sygnał ze źródła do wymagań wzmacniacza. Sygnał z wkładki gramofonowej to 5 mV, więc podłączając go do lampy EL84 uzyskamy kilka mW na wyjściu głośnikowym. Trzeba pamiętać, że wzmacniacz wejściowy o wysokiej czułości musi być odporny na zjawisko mikrofonowania, tąd często lampy się ekranuje, a podstawki mocuje na gumowych tłumikach. Włókno grzejnika ma często potencjał dodatni względem katody, żeby zmniejszyć szumy i przydźwięk takiego stopnia. Użycie układu ze wspólną siatką powoduje zwarcie na wyjściu źródła i pomimo niewątpliwych zalet tego układu nie stosuje się we wzmacniaczach wstępnych, no chyba, że zrobimy kaskodę. Chciałbym zwrócić uwagę na często pomijane pojemności podczas samodzielnego obliczania stopnia wejściowego. Nazywamy to pojemnościami pasożytniczymi, a są to pojemności montażowe, wejściowe, wyjściowe lampy oraz reaktancje pojemnościowe innych elementów. Przy częstotliwościach większych jak kilka kHz zaczynają one mieć znaczenie. Spójrzmy na zastęp zastępczy układu zasadniczego, wyglądającego jak na rysunku po prawej. Pojemności CK i CF nie bierzemy pod rozwagę, więc mamy bezoporowe połączenie punktów A i C z masą, czyli punktem B, dla przebiegów zmiennych. Na wejściu układu mamy źródło SEM równe KA wejściowe i oporze wewnętrznym ROA. Gdy do takiego generatora podłączymy opornik anodowy RA i równolegle do niego obwód CS-RS, jak na schemacie ideowym, to uzyskamy układ równoważny z zachowaniem zastrzeżeń wspomnianych wyżej. Uwzględnijmy teraz niewidoczne pojemności, czyli C0, który jest sumą pojemności wejściowej elementu wzmacniającego, co wejściowe, pojemności montażowej CM, pojemności obciążenia C0. Jest to kondensator wpięty w obwód linią przerywaną. Zobaczmy teraz, jaki wpływ na charakterystykę częstotliwościową mają pojemności występujące w układzie. Wzrost oporności kondensatora sprzęgającego ze zmniejszeniem częstotliwości objawia się spadkiem w zakresie basów i napięcie wyjściowe rośnie wraz ze wzrostem częstotliwości. Zmniejszenie oporności pojemności C0 wraz ze wzrostem częstotliwości powoduje zwieranie wysokiej częstotliwości do masy i amplituda sygnału maleje. Widać więc, że pojemność sprzęgająca wpływa na basy, a pojemności pasożytnicze na soprany. Nie wspomnieliśmy też o czasie ustalania się układu, czyli ładowania kondensatora sprzęgającego, który ma większą wartość niż pojemności C0 i ładuje się wolniej. Przez to napięcie na nim w momencie ładowania C0 możemy uznać za pomijalne. Innymi słowy, możemy nasz układ podzielić na zakres małych częstotliwości i dokonać obliczeń, oraz zakres wysokich częstotliwości i również dokonać obliczeń. Ja wiem, że gdy na ekranie pojawiają się wzory a narrator zaczyna mówić o liczbach zespolonych widz się zniechęca i wyłącza film pozostawiając po sobie znak obecności w postaci kciuka w dół. Ale takie niestety są realia konstruowania wzmacniaczy lampowych i bez wzorów się nie obejdzie. Jeżeli nie interesuje Cię wędka w takiej postaci to możesz zakończyć oglądanie w tym miejscu przyjmując moje podziękowania za poświęcony mi czas. Jeżeli jednak Twoja ciekawość została rozbudzona Zostań ze mną. Postaramy się uprościć nasz układ zastępczy do minimum, wyrzucając z niego generator i zastępując go generatorem równoważnym, którego parametry określono o metodę biegu jałowego dla napięcia i zwarcia dla prądu. Tutaj kłaniają się zajęcia z elektrotechniki. Żeby nie robić tego na wizji i nie nudzić Was, postaram się streścić przykład z książki pana Sykina. Mamy więc taki uproszczony schemat zastępczy naszego układu i rozważymy jego wpływ na niskie częstotliwości. Tutaj macie parametry generatora, są to te wzory. Napięcie wyjściowe w zakresie basów jest równe iloczynowi prądu w obwodzie, prądowi zespolonemu, do oporności RS. Prąd zespolony jest równy SEM URD podzielonej przez rezystancję obwodu, czyli jak na ekranie. Dla częstotliwości ze środka pasma J1 przez omega CS jest pomijalny, jak już mówiliśmy. Więc wyznaczamy wzór na napięcie wyjściowe w takiej postaci i możemy oba równania podzielić, żeby otrzymać wzmocnienie względne w postaci zespolonej dla stopnia oporowego w zakresie niskich częstotliwości. Mam nadzieję, że nadążacie. Wyjściowy wzór otrzymuje taką postać. Wyrażenie tau d jest iloczynem cs i rs. Jest to wyrażenie w jednostce czasu i nazywa się stałą czasową dolnych częstotliwości stopnia oporowego. Teraz już wiecie, dlaczego pojemność kondensatora sprzęgającego jest dość ważna i trzeba go obliczyć, a nie wyznaczyć eksperymentalnie, bo argument wyrażenia jest kątem przesunięcia fazy Fi napięcia wyjściowego względem napięcia wejściowego. Kąt ten to arcus tangens w stosunku wartości urojonej do wartości rzeczywistej, czyli to, co widzicie na ekranie. X to częstotliwość dla zakresów basów, czyli X to się równa omega CS razy suma RD plus RS. Jakie wnioski? Przy zmianie sygnału omega od zera do nieskończoności Tangens z kąta przesunięcia fazowego zmienia się od nieskończoności do zera. Wynika stąd, że kąt przesunięcia fazowego między napięciem wyjściowym a napięciem wejściowym stopniu oporowym dla basów zdąża do plus 90 stopni przy zmniejszaniu częstotliwości do prądu stałego bez osiągania zera oraz do zera stopni przy średnich częstotliwościach, czyli duże x. W zakresie basowym napięcie wyjściowe wyprzedza napięcie wejściowe w fazie. Przy częstotliwościach dążących do nieskończoności opór kondensatora CS jest mały i można go sprowadzić do oporności czynnej. Uproszczone wzory na obliczanie kondensatora sprzęgającego w tym wypadku możemy zapisać jak na ekranie. A przy uwzględnieniu czasu trwania impulsu T, dopuszczalnej wartości spadku delta S wierzchołka impulsu, pojemność sprzęgającą możemy policzyć, tak jak teraz, gdzie delta S, to taki wzór. Spadek impulsu według książki Cykina jest liczbowo równy stosunkowi czasu trwania impulsu do stałej czasowej stopnia w zakresie dolnych częstotliwości. Jeśli więc chcemy spadek równy 1 dziesiąta przy czasie trwania impulsu 1 setna sekundy, to stałą czasową stopnia dla basu powinniśmy mieć 10 razy większą, a zatem... Jedną dziesiątą sekundy. W zakresie średnich częstotliwości sprawa wygląda tak, jak wyjaśniałem w filmie o budowie lampowego preampu do gramofonu. Zakres wysokiej częstotliwości jest trudniejszy do obliczeń, bowiem musimy znać więcej wartości pojemności niż wynika to z pierwszego założenia. Jeśli jednak do tej pory nie zniechęciliście się, to zapraszam do dalszego oglądania. Nie będziecie żałować. Oczywiście mamy już schemat zastępczy i wyznaczone wartości dla generatora zastępczego tą samą metodą co poprzednio. Napięcie wejściowe dla schematu zastępczego to iloczyn prądu płynącego w obwodzie przez pojemność C0. Według tego wzoru, tak jak poprzednio, w zakresie średnich częstotliwości drugi składnik wyrażenia w mianowniku jest pomijalny, więc możemy podzielić oba wyrażenia i uzyskujemy względne wzmocnienie stopnia oporowego dla zakresu. Wysokich częstotliwości w postaci zespolonej y, a tau g jest to, i jednostką jest sekunda. Wyrażenie to nazywane jest stałą czasową dla zakresu górnych częstotliwości stopnia oporowego. Argument wyrażenia jest kątem przesunięcia fazowego fi napięcia wyjściowego względem napięcia wyjściowego dla sopranów i jest to arkus tangens w stosunku części urojonej do części rzeczywistej. Czyli x jak poprzednio oznacza częstotliwość i jest równa. Jakie wnioski? Kąt przesunięcia fazowego między napięciem wyjściowym i wejściowym w tym przypadku zdąża do minus 90 stopni przy częstotliwości dążącej do nieskończoności i 0 stopni dla częstotliwości średnich, gdzie x dąży do zera. Ujemna wartość fi wskazuje na opóźnienie napięcia wyjściowego. W zakresie względem napięcia wejściowego dla wysokich częstotliwości w przypadku stopnia oporowego. Podam wam jeszcze wzory na obliczenie zniekształceń wnoszonych przez stopień oporowy. Chodzi o zniekształcenie częstotliwościowe i charakterystykę częstotliwościową stopnia oporowego. Oczywiście możemy te obliczenia zignorować i kierować się wytycznymi wynikającymi z dobrej praktyki inżynierskiej i przyjąć, że dla basu stała czasowa, którą tworzy kondensator sprzęgający z opornikiem siatkowym drugiego stopnia nie powinna przekraczać 0,2 sekund, przy czym kondensator powinien mieć jak największą pojemność, a opornik siatkowy 3 do 4 razy większą rezystancję niż oporność na anodzie tego stopnia. Jednak w tym przypadku charakterystyka naszego stopnia oporowego, jego wzmocnienie i zniekształcenia będą raczej dziełem przypadku. Pentodą w stopniu wejściowym w hi HIFI zajmować się nie będę, bo jej przeznaczeniem są głównie stopnie wejściowe wysokiej częstotliwości ze względu na małe pojemności, choć pentoda poprzedzona wtórnikiem katodowym jest jak najbardziej dobrym przez hi HIFI. No ale jak to napisał jeden z widzów o pseudonimie Wit Old. W jednym z komentarzy, pentoda w stopniu wejściowym to grzech dla audiofila. Jeśli dotrwaliście do tego miejsca, to podziwiam Was za upór i głód wiedzy. Często w tym filmie cytowałem z książki Sykina, nawet nie zaznaczając tego w treści, ale uważam, że problemy z wzmacniaczy oporowych przedstawią w sposób bardzo dobry, więc po co poprawiać treść, która jest dobra i zaciemniać sprawę. W następnych filmach będzie więcej obliczeń niż do tej pory, więcej wykresów i danych liczbowych. Nie da się skonstruować wzmacniacza bez kalkulatora, charakterystyk, liczb zespolonych. Chyba, że metodą prób i błędów będziecie poprawiać cudzą konstrukcję. Ja ze swej strony nie zaproponuję Wam zestawu Do It Yourself. Nie jestem tym zainteresowany, nie mam też środków finansowych na takie działania, ale wierzę, że będziecie mogli sami zaprojektować wzmacniacz i go złożyć. To właśnie nazywam wędką. I tym wędkarskim akcentem żegnam się z Wami, licząc na to, że ryby złowicie sami. A więc do dzieła kalkulatory w dłoń, długopisy w dłoń i liczymy. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się.